Ale ten zrobił osobiście pan Igor i pływał na nim. Tak, to jest typowy. Zresztą w ostatniej książce, przepraszam cię Ryszard, w ostatniej książce są zdjęcia jeszcze z czasów międzywojennych, jak w domu sierot, ponieważ pan Igor był sekretarzem Korczaka i zaraził swoją pasją kajakową tam całe grono wychowanków i budowali kajaki. Zresztą są szkielety kajaków w zasadzie identyczne jak ten. W Bibliotece Narodowej, jak była wystawa z okazji stulecia urodzin Igora Newerlego i ten kajak wisiał jako taka strzała pokazująca na wejście na wystawę. Wyobrażam go sobie jako dopchnąwszy przewodnika Harona. Sam chwyta za wiosło i własnoręcznie zrobionym kajakiem przepływa przez Styx. A kajak ten ma schowaną w grupie przemyślnie dopasowaną, nieprzemakalną walizkę o dziwnie konusowatym kształcie, w którym mieści się stosowny na pogrzeb garnitur. Pisarz robi charakterystyczny dla niego ryjek, a potem na jego twarzy pojawia się uśmiech tego, który przewidział, że tak to się skończy. Tego, który wie. Patrz, silny J-Stow, przesunięcie wiosła, uwaga, ja do przodu, równoległe przesunięcie, odepchnięcie, pociąg. O. I uwaga, kolejna kontrola, pociągnięcie wiosła. Odepchnięcie. Uwaga, ciągniemy, odtniemy do siebie, równolegle odpychamy, tniemy do siebie, równolegle odpychamy, tniemy, dociągamy, tniemy, odpychamy. Hop. I mogę do tyłu ciągnąć. Hop. Hop. Następnie szerokie zawiosłowanie. Głębiej do przodu, głębiej do przodu, jeszcze dalej. Teraz pociągnij do siebie, do środka. Drobne ruchy, w miarę pionowo trzymamy bagaż. Nie wiem dlaczego nie jest to równo, ale no nic, dobrze. Hop, hop. Spokojnie przesuwamy. Jesteśmy zbyt blisko, chcemy iść w drugą stronę. Uwaga, odepchnięcie cięcie. Odepchnięcie cięcie. Natomiast punkt przyłożenia zależy od tego, tak naprawdę trochę jak nam łódkę ustawił nurt i gdzie chcemy go płynąć. Możemy płynąć po skosie, ale teraz jeśli mnie zależy na przejściu równoległym, to bardziej z tyłu. Tak? Jeżeli dałbym do przodu, to bym zaczął się przesuwać po skosie.
Super. Oj, teraz do mnie jest Grzesiek, do mnie jest, z powrotem. Wtedy wiesz, to wiosło jest dalej z przodu i daje najlepsze. Pozoran. Dobra. No Grzegorz. Na wysokości Marcina znowu to zrób. Wykonuje nawet bieżące korekcje. Teraz zainicjuj, mocniej złóż, więcej wody złap wiosłem, mocniej. I teraz pociągnij do siebie. O. Dobrze. Bardzo dobrze. Odłożenie. Trzymamy. Ta sama skręci. I wiosło. Powodzenia. Zapraszam.